witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Mariusz Kusaczyk, mam 34 lata. Urodziłem się w Sosnowcu i mieszkam w Sosnowcu. I chciałbym Wam opowiedzieć o sobie, o tym, jak zorganizowałem swoje życie i jakie są moje przyszłe cele. Moja wypowiedź będzie podzielona na trzy etapy. W pierwszej części opowiem o podróżach, o sobie, jak to się zaczęło. W drugiej części opowiem o fotografii stokowej, którą się zajmuję. I w trzeciej części opowiem o organizowaniu podróży na zlecenie. To będą trzy filary mojej wypowiedzi. To, co widzicie tutaj z tyłu, to jest mapka mojej podróży. Od 15 lat podróżuję po świecie. Byłem na wszystkich kontynentach, za wyjątkiem Antarktydy, którą prędzej czy później tak odwiedzę. Lista krajów aktualnie to jest prawie 90, lista rośnie. Tylko w tym roku byłem w Ameryce Południowej, to już kolejny 8 raz. Przemierzyłem Amerykę Południową z Buenos Aires do Miami, to już Ameryka Północna. Byłem także w Maroku, a niedawno wróciłem z Jordanii. W maju zaraz będę jechał do Chin, a potem polecę na Madagaskar, dlatego może być to ciekawe. To, co widzicie, to jest na przeciągu ostatnich 15 lat. Mam nadzieję, celem jest zobaczenie wszystkich krajów i wszystkich miejsc, tak? Na samym początku chciałem powiedzieć, że nigdy nie wygrałem w totolotka. Żeby było istotne, że to, co Wam opowiem, osiągnąłem sam. Nigdy nie wygrałem żadnych pieniędzy, wszystkie podróże finansuję sobie sam, tak? Dobrze. Mając 21 lat, skończyłem studia, licencjat i natychmiast wyjechałem do Hiszpanii. Byłem pewny, że w Polsce w tym momencie nie zarobię na tyle, żeby móc realizować swoje cele. W Hiszpanii mieszkałem przez 8 lat, pracowałem w takiej firmie logistycznej i muszę powiedzieć, że 11 miesięcy pracy, 1 miesiąc wakacji, ten bilans był dla mnie niekorzystny. Po prostu nie dało się tak w ten sposób zwiedzić całego świata, tak? To nie było możliwe. Zatem od zawsze wykonywałem zdjęcia, zawsze lubiłem robić zdjęcia i nie zawsze, znaczy wtedy jeszcze nie widziałem, że te zdjęcia mogą jakoś się przysłużyć do tego, żeby podróże finansować. Okazało się, że jest to możliwe, nazywa się to fotografia stokowa, to jest ta fotografia, którą się zajmuję, to jest fotografia artystyczna, to jest stricte fotografia komercyjna, którą wykonuję jeżdżąc po świecie. Potem oprawiam takie zdjęcia i wrzucam do agencji. Jestem obecny we wszystkich agencjach, które są na świecie, jest ich około 30-40. W Europie nie ma żadnej. Moja kolekcja zdjęć aktualnie liczy około 40 tysięcy i stale rośnie. Pewnie nieraz mieliście okazję te zdjęcia zobaczyć, ponieważ są używane do magazyna, książka, na blogach, w internecie w przeróżnej formie. Szczególnie ilustrują po prostu miejsca turystyczne. Wszystkie popularne w Polsce portale nieraz je z nich korzystały. Bardzo często nawet mi się zdarza, że turyści, kiedy podróżuję, widzę turystów, a w ich przewodnikach są moje zdjęcia. I to faktycznie jest ciekawe, bo zaraz sięgam po ten przewodnik, zaraz chcę go zobaczyć, bo o co chodzi? Ja się nigdy nie dowiaduję, że gdzie moje zdjęcie będzie użyte. Po prostu napotykam na nie przypadkiem, w samolocie, nagle lecę naszą polską linią lotniczą i na okładce ich magazynu jest moje zdjęcie. A nikt o tym wcześniej nie poinformował. Dlatego zawsze to jest takie ciekawe. I to się zdarza bardzo często. Podczas moich podróży bardzo często spotykam ludzi, znaczy tak, ja z reguły nigdy nie oceniam ludzi. I to jest taka moja reguła, że jak jestem w tym miejscu, chłonę wszystko to, co mnie otacza. Zdobywam jak najwięcej informacji i kreuję swój własny światopogląd. Mam własne zdanie na bardzo wiele tematów. Mam tutaj na myśli, że podróżowanie, co mi daje podróżowanie? Podróżowanie dało mi to, że ja poznałem samego siebie. Zrealizowałem to i staram się to dalej realizować. Fotografią stokową, jakie są moje główne tematy zdjęć, jakie wykonuję, jakie to sobie upodobają.
Szczególnie podobałem sobie ekstremalne krajobrazy, takie jak pustynie, wodospady, góry, Himalaje, Andy, Pireneje. Byłem niemal we wszystkich takich bardzo rozpoznawalnych miejscach, jak Machu Picchu, w ogóle także lubię te ruiny, Machu Picchu, Angkor Wat, Petén i szereg innych. O co chodzi? W tym momencie, zacznę tak od końca, w tym momencie podróżuję, bo stało się to moją pracą. Podróżuję, ale potrzebuję do tego zdjęć, znaczy się potrzebuję z podróży zdjęć, które finansują kolejne podróże. Dobrze. Drugą formą finansowania podróży, którą opracowałem niedawno, bo 2 lata temu, jest w oparciu o zdobyte umiejętności, doświadczenie, coś, czego nie da się nauczyć w szkole. Właśnie zdobyte doświadczenie w podróży przekazuję teraz innym ludziom na podstawie tego, że planuję im podróże. Zajmuję się indywidualną organizacją podróży na zlecenie. Przygotowuję plany podróży w oparciu o wywiad z osobą zainteresowaną. Taki plan zakłada, w zależności od tego, jaka to jest osoba, na przykład nie wie, gdzie chce pojechać. Ja byłem w ponad 1000 różnych miejscach i mogę zaproponować idealne miejsce na podróż, wykluczając pewne rozczarowania takiej osoby, co spotka na miejscu. Ponieważ byłem w tych miejscach i wiem, o czym mówię, tak? Takie plany tworzę także dla w przypadku podróży poślubnych, na przykład, też taka jest możliwość. Osoby chcą gdzieś pojechać i nie za bardzo wiedzą gdzie, więc ja próbuję znaleźć takie miejsce, które będzie idealne na ich podróż poślubną. Swoją własną spędziłem na Andamanach. To jest kolejna rzecz, która, nie wiem, czy ktoś z Was wie, gdzie są Andamany. Właśnie, to jest kolejna rzecz, którą ja robię. Jeżdżę w miejsca, które są mało popularne. Z dwóch powodów. Z pierwszego, że zdjęcia, które zrobię w takich miejscach, mają większe zainteresowanie, mam mniejszą konkurencję, jeśli takie zdjęcia będę miał, tak? Dobrze. Jak to się jeszcze zaczęło z tymi moimi podróżami? Zawsze chciałem podróżować, już od najmłodszych lat. I w Hiszpanii, jak mieszkałem i jak pracowałem w tej firmie logistycznej, zadałem sobie takie podstawowe pytanie. Brzmiało ono, co chcę zrobić za zarobione pieniądze? To jest takie dla mnie fundamentalne pytanie, które sobie wtedy zadałem. Dla mnie odpowiedź była prosta. Nie przeznaczę tych pieniędzy na dobra materialne, przeznaczę je na doświadczenia. Konsekwentnie działam do tej pory z takim właśnie przekonaniem, że nie warto inwestować w dobra materialne. Dużo cenniejsze dla nas są doświadczenia, które zdobywamy w czasie życia. Ja mówię w czasie podróży, ale w czasie życia. I warto inwestować w te doświadczenia. Jakie kierunki są mi szczególnie bliskie w czasie moich podróży? Bardzo lubię takie kierunki, które nie są popularne, to już jak wspominałem wcześniej, ale też integracja z ludźmi. Miałem okazję siedzieć przy ognisku z Masajami, łowić ryby w Amazonce, siedzieć na pustyni i jeść obiad z Beduinami. Byłem w bardzo właśnie wielu miejscach i chciałem po prostu przekazać wam tę informację.